out. If I made it right, they couldn't pull me out. Better take a look down the project block. See, they filled with pain, and I'ma block that out. Cause I got a job to protect and serve, and I'm gon' do it, honey, that's my word. Got me a bag, got me a gun, and all my niggas told me that I was on one. I guess it was something in my heart that told me. Halo, halo, witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed. A więc tutaj chciałbym was przeprosić, bo możecie nie widzieć wszystkich śledztw, a to dlatego, że po prostu miałem pewne problemy techniczne i te wszystkie śledztwa, które wykonałem tam w poprzednim odcinku, którego niestety nie zobaczycie, się nie ukażą i... Ale to nie było nic ciekawego, tak? Tam były parę, jakiś wyścig, jakieś zabójstwo tam na zlecenie, żeby uzyskać informacje, eskorta chyba było. No i teraz nam zostało próba zabijania łuczników, czyli takie najciekawsze, najbardziej prestiżowe, najbardziej zachęcające nas do zabijania i kradzież kieszonkowa, takie nudne, bo to nie. Ale to! Zrobimy sobie teraz zabijanie łuczników dla informatora. I zabijemy łuczników i uzyskamy niezbędne informacje do przejścia kolejnej misji, czyli zabójstwa Garniera de Naplus. Ale dobrze, już pędzimy powolutku. Tak biegnąc na kogo mógłbyś bardziej uważać? I tak już mi się nie powinno przycinać, po prostu jakieś po prostu spadki FPS-ów miałem i nie wiem czemu. Ale dobrze, to już uratujmy sobie kolejnego człowieka. No dobra, już przestań się z nim pierdzielić. Widzieliśmy mi piękny miecz. Wow! Ja się już wystraszył. Ale jego nie puścimy, bo my jesteśmy zabójcą bezlitosnym. Tutaj mamy... Ale już myślałem, że mam jeszcze jednego, dobra. Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jakby nagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. Super! Mamy kolejnych bojowników walczących dla nas. No, już się zaczyna. Jego testerowanie w tym asasynie jest troszeczkę dziwne. Naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Tak dziwne, że mnie to wkurza troszeczkę, ale nieważne, nieważne. Idziemy dalej. Do misji zabójstwa uczników i w dzisiejszym odcinku postaram się już zabić Garniera de Naplus, uciec i wykonać tą dziwną misję, która mnie wkurza trochę. Kto widział, co tu się stało? Ojej, te dziwaki. Dobra, tutaj już jest nasz informator. Dobrze, że przybyłeś, bracie. Przyda mi się te ostrze. Zbyt wielu tu łuczników. Przeszkadzają mi w pracy. Zabij ich wszystkich. A być może zdołam ci pomóc w walce z szalonym doktorem. Zrób to niepostrzeżenie. Jeśli zostaniesz odkryty, uderzą na alarm i będziesz musiał zacząć wszystko od początku. No wiem. Dobrze. Jesteśmy zawodowymi zabójcami, prawie hitmenem, także damy radę. No. Dobra. Zginął jeden, jeszcze jeden. Później będą cięższe oczywiście, bo... Później... No nie wierzę w to, ja po prostu w to nie wierzę. A już chciałem powiedzieć, że... Później będą trudniejsze, bo będzie ich więcej. Ej! Nigdy nie uciekniesz! Nie, 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 nie! Sądzisz, że tak łatwo się poddam? No nie! Jesteś mój! Chodź tu. Gin! Śmieć, jeszcze raz musimy to zrobić, bo po prostu... Po co, nie? Dobra, tutaj. Uprawiajcie swe pola, opiekujcie się rannymi, módlcie się za tych, którzy... Tamten coś tam mówi, żebyśmy się modlili, ale my się nie będziemy modlić, bo my nie wierzymy w tego Boga. Nie wierzymy w Al-Mualima. Dobra, jeszcze raz musimy zabić jednego, potem drugiego i będziemy to denerwować, nie? Nie w tą stronę jeszcze.
hordy niewiernych wojowników, aby stanęli u bram naszych. Ale pan... To asasyn! Co jest? I nasze przeszkodziny mogą pójść w zapomnienie. Jak to możliwe? Proszę nawet nie odwrócić. No, zejdź, kurde! Przybyliśmy do Ziemi Świętej, przynosząc słowo Pana naszego. Dobra, jeszcze raz. Lecz oni odwrócili się od nas! Nie przyjęli go jak... To zaiste ciężkie czasy. Jak to się stało? No nie, no co jest? Wracaj! No nie wierzę, no przecież... Chyba tam szybko podejdę, nie? Odwróciliśmy się od Boga i za to nas karze. Zesłał hordy nie... Dobra, teraz się udało. Teraz musimy zabić jeszcze tamtego jednego i będzie już w porządku. A tego łucznika nie musimy zabijać. Ej, ogarnij się. Zejdźmy sobie na dół. Dokąd tak pędzi? Mam wszystko, czego ci trzeba. A tutaj? On gdzieś jest tam, nie? Musimy zobaczyć, jak on się tutaj porusza. Dobra, jest tutaj. Teraz chyba będzie tutaj, nie? Sobie wezmę tutaj, jak prawdziwi zabójcy. Fajnie by było, jakby się... Jak on by się ruszył, ale no nie chce się ruszyć. No co za fajans. Nie! Dobra. Takie okazje będziemy mieli. Jest! Dobra. Troszeczkę się spóźniłem z głosem, żeby powiedzieć tutaj, ale dobra, to nieważne. Żebyście nie myśleli, że coś się rozjechało tutaj w dźwięku, ale nic się nie rozjechało, po prostu ja za wcześnie powiedziałem. Wiecie, za późno. A, dobra, nieważne. Co on do diabła robi? Ej, bo mnie jeszcze złapią, a jeszcze muszę dojść do mojego informatora. Ależ mnie wystraszyłeś. Który jest za tym budynkiem. Dobra robota, Altairze. Skoro łucznicy nie żyją, mogę zająć się swoimi sprawami. Proszę. To jakieś zlecenie remontu w szpitalu Garniera. Może ci się przyda. Może tak, może nie, ale my teraz idziemy jeszcze na kradzież kieszonkową i zakończymy sobie śledztwo i przystąpimy do zabójstwa Garniera na plus. A mówią, że gry nie uczą. To jest sama historia. Po co on to robi? Dobrze. Idziemy teraz do kradzieży kieszonkowej, tam, w tamtą stronę. Abym jeszcze tutaj sobie uratował człowieka. Mamy jeszcze dużo czasu. Błagam, przestań! Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! Zapłacisz za to, poganie! Ja zapłacę? To wy się znęcacie nad biednymi ludźmi. Nic wam nie zrobili. Co ty zrobisz? Upolujesz mnie? Ty chyba jesteś śmieszny. Jesteś kompletnie naiwny. Teraz co? Już się teraz boisz, no? A nie, jednak walczysz. Gin! Piękne. Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jak wynagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. Dobrze, kolejny człowiek uratowany. Zostało jeszcze dwóch. Gdzieś tu. Wiecie co? Ja bym to zrobił szybko. Potem poszedł do tej kradzieży kieszonkowej, bo mamy jeszcze dużo czasu, Garniera szybko zabijemy, on nie jest jakoś wymagający. Wystarczy podejść i zabić. Tak, Tamira. Dobrze. Parkury i inne drobiazgi. Nie! No nie! Złodziej! Co za szkoda? To cię nauczy nie kraść! Lecz stąd! A nożem sobie powalczmy. Oj, przepraszam! Nie chciałem.
Oj, odblokował. Nie zdołasz wygrać. Pięknie. Ciach. No chodź. Ej, ty, ale nie wolno mnie łapać za szmaty. Chcesz się bić na miecze? Dobrze. Proszę. Widziałem, co ty zrobiłeś. Nie powinnam ci podziękować, chociaż nie myśl, że nie poradziłabym sobie sama. Wiem, że sobie byś poradziła, ale my jesteśmy wielkimi asasynami, pomagamy biednym ludziom. Ale dobrze, mniejsza z tym. Jeszcze jeden człowiek do uratowania i w akcie będziemy mieli już zbani wszystkie tutaj takie pomniejsze zadania. Ja też w poprzednim odcinku dużo pouwalniałem tych ludzi. Tak z 20 minut było tego odcinku właśnie, tam zrobiliśmy chyba 3 albo 2 śledztwa. Odblokowaliśmy dużo, prawie no, wszystkie tutaj te punkty obserwacyjne. No ale no kurde, no, nie chciałbym się przesłać filmu. A jeszcze ty! Patrz! Jeszcze ktoś... Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Dobrze, super. Boże, teraz do kradzieży kieszonkowej, czyli tutaj, niedaleko. Ej, kamerko, dobry proszę. Co tu się... No, ja chcę kraść kieszonkową już. Halo. Po co ktoś miałby to robić? Dobrze. Miała być twierdza, ale no jest asasyn, no bo nie mieliście asasyna w środę przez ten problem techniczny, dlatego dzisiaj macie asasyna. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Dobra, gdzie jest ta kradzież kieszonkowa, no? A, to chyba w tym tutaj budynku. Tak, tak myślałem. Potrzebujesz czegoś? Jak ja mam się tam dostać? Zapłacisz za to, poganinie! Poddaj się! Jak nie wiecie, jak się dostać, to się dostajecie siłą, no. Nie zrobisz tego! Nie możesz po prostu! Proszę, tutaj! Wow! Aż musiałem to zrobić, bo to znieważył mnie. Dobrze, ale chodźmy tutaj, tu jest kradzież kieszonkowa. No, co tam masz? Nico. Człek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo, litery. Po co kto wsadza pismo do tuby? Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne. Daj, rzucę na to okiem. Tak jak pomogłeś ostatnio. Nie dam ci tego ukraść. Aleś ty mądry. Dobra, radź se sam. Sobie, nie łuku. Kurde! Straże! Ten człowiek to złodziej! Go życia. Nie okradę złodzieju. Nie okradę złodzieja, złodzieju. Ja nie powoda się kradzić kieszonkowa. No szlak by tu trafił, jasny. Umieram z głodu. Dobra, już, halo. Patrzcie. Gdzie jest ten, kto to zrobił? I panowie, zwariowałem. Tu jest. Kto mógłby zrobić coś takiego? Czy? Jak on stoi, to nie możemy podejść i kraść. On musi się ruszać. Ruszaj się. To zaiste ciężkie czasy. Dobra, udało się. Zdobywasz list, który wskazuje na powiązanie Garniera i dwóch innych osób. Ale co my dokładnie tu mamy? Ja chcę... Cienniczek pamięci. Dobrze, wspomnienie śledztwa. Tak, lista Garniera jest dość dziwna. Wspomina
On wspominał o handlarzu bronią w Damaszku. To najprawdopodobniej Tamir i o kimś jeszcze w Jerozolimie. Taka tajemnica łączy tych ludzi. Jaka tajemnica łączy tych ludzi? Ludzi, którzy powinni... No właśnie. Powinna ich dzielić nienawiść. Nienawiść. Oni się powinni nienawidzić, tak? No bo to je, oni są templariuszami, znaczy krzyżowcami, a oni są saracenami. No i tutaj taka myśl, nie? Ale zobaczmy ten załącznik. Mistrzu, robimy wielkie postępy, tak? Tutaj zobaczcie. Sobie przeczytajcie, bo to coś długie, a my już powinniśmy zacząć tutaj... Twój brat w pokoju G, czyli Garnier. A my już te powinniśmy zabijać, jeszcze raz zabijać. Musimy zabijać Garniera na plus. I jeszcze ich zabijemy. Śmierć jeden na to głową! Chciałem tak spektakularnie, ale się nie udało. Wow! A widzisz, jak sprytny jestem? Aha, znowu. A, boją się już mnie. Dobra, uciekaj. Ja muszę iść do biura teraz. Po dachu oczywiście, bo jakby inaczej. My lubimy skakać po dachu. Jesteśmy prawie jak małpy, które jedzą banany, haha. A, i drogi widzu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli jeszcze oglądasz, to zatrzymaj teraz filmik i zostaw łapkę w górę. I teraz już możesz ten filmik... włączyć na nowo i oglądać dalej, bo tutaj już jest fabuła. Altairze? Jak idą poszukiwania Garniera? Wiem, gdzie i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu, choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. Dostaliśmy pióro, czyli znak Al-Mualima. Jeżeli zabijemy... Pozbądź się tej skazy z Akki, Altairze. Może w ten sposób usuniesz też swoją? Możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do misji. Przewijanie pamięci. W ten sposób, jeżeli zabijemy naszą ofiarę, dajemy znak, że wykonaliśmy zadanie poprzez namoczenie tego pióra krwią. A zresztą zobaczycie to wszystko, gdy będziemy wykonywać zadanie, zaatakować Garniera Dena Plus, gdy będzie szedł na obchód. A misję zabójstwa mamy tutaj cel do likwidacji, a więc... Idziemy, fabuła do przodu, asasyn do tyłu, ostrze w brzuch wbijany i ty zostaw, widzu drogi, lajka w górę. Wiem, że to się nie zdumowało, ale tak. No dobra, nieważne. Niewiernych wojowników, aby stanęli u bram naszych. Ale Pan jest miłosierny i idziemy zabijać. Dobrze, już teraz tutaj nic nie musimy zrobić, musimy tylko po prostu dojść do celu, do szpitala, tam gdzie Garnier Dena Plus jest dyrektorem, tak? Mistrzem szpitalników. Do Ziemi Świętej, przynosząc słowo Pana naszego, lecz oni odwrócili... Tak biegnąc na kogoś... Dobrze, tutaj szpital, jak do niego wejść? Co go napadło? No, troszeczkę źle. Halo? A to są takie dzikusy, nie? Tutaj. Znaczy, o tam, taki... Takie nie, takie dzikusy. Właśnie to są pacjenci tego Garniera Dena Plus i oni eksperymentowali, nie? Dobrze. Nie! O, co się dzieje? Pomocy! Pomocy! Proszę! Musisz mi pomóc! Tak, żebyście widzieli. O. Dość, dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta. Nie zabić go.
Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie! Daj rękę. Nie dotykaj mnie! Nigdy więcej! Odrzuć ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich duszę. Widziałem to. Ale nie moją. Nie! Mojej nie zabierzesz! Weź się w garść! Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie zadaję ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzyszy uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. Nie powinieneś był tego robić. Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać. Znowu ucieknę. Nie, nie uciekniesz. Łamcie mu nogi. Obie. O. O. Ale czemu tego chrupana nóg nie było słychać? Ojej. Nie macie nic lepszego do roboty? Fajnie. Fajnie. Dobrze, a my teraz idziemy do Garniera. Jak się do niego dostać? Dobra, szukamy. Odejdź gdzieś na... Ty! Jezu, prawie. Chcę ci tylko pomóc. Nie, chcesz mnie skrzywdzić. Tylko to mi robisz od nas. Sam fakt, że o tym rozmawiamy, wskazuje na twoje rozdarcie. Czyżbyś zapomniał o tym, jaki kiedyś byłeś? Gdzie on jest? Nie pamiętam nic wcześniej. Wszystko się zlewa. Z czasem sobie przypomnisz, a wtedy zrozumiesz. Nie masz powodu, żeby tu stać. Odejdź. Cholera. Chcę go zaatakować tak, żeby on nie widział, nie? Precz stąd, mnichu. Tego chcesz u diabła. Mówią, że możesz już chodzić. To już tyle trwa. Prawie asasyn. Trzeba cię nauczyć dyscypliny. Aj, no i teraz będzie pojedynek. Nie chciałem tak, ale dobra. Ale sam tego chciałeś. Najpierw twoi ludzie. Nie chciałem tego, no chciałem po cichu, no nie wyszło. O, twój człowiek zdezertował. Dezerter. Dobra, zginął. Nie wiem tylko czemu tak jakoś dziwnie. Porzuć te brzemię. Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Samtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak. Wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ogniem, ojcze? Pozwolisz mu? A, wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. Co za gałgan? Widzicie, najpierw połamał tamtemu nogi, teraz jeszcze mówi, że pomagał innym, to jest gałgan. Dobra, teraz musimy jeszcze pokonać tych dwóch strażników. Przecież nie będą mieli większych problemów. No niestety chciałem to zrobić jak profesjonalny asasyn, ale się
nie udało, no trudno, to się tak zdarza. Ale tutaj na nim się uda, dobra. Teraz musimy uciec. Aj. Chcesz litości, to uciekaj. Śmierć asasynowi! Co, chcecie się pizgać? To chodźcie, proszę bardzo. Musisz umrzeć, a wy uciekać. A, no tak. Niczego się nie nauczyli. Ze mną się nie wygra. Czy takie zwykłe piechoty jak wy. Ale jak powiedział tamten mnich, uwolnię was. Tak, teraz ja was uwolnię. Nie będziecie, jak on to powiedział, idiotami, tak? Będziecie idiotami, nie będziecie psychicznie chorzy, tylko ja was uratuję. Proszę, śmierć jest jedynym ratunkiem dla was. Ja jestem sędzim i katem. Ja wykonuję wyroki i leczę. Jestem po prostu lekarzem. Uciekać. Się powtarzasz, nie będę. Dobrze. No nie. Naprawdę? Dobra, uciekaj. A teraz my uciekamy do naszego biura asasynów, a zrobi się cicho. Dobrze, na razie po dachu, tam jest łucznik, widzę, dobra. Dokąd tak? Boże, co on robi? Ach, pięknie. Ulice są teraz bardzo niebezpieczne, więc nie możemy latać po ulicach. Pobiegamy sobie po dachach. Zresztą i tak na dachu jest biuro asasynów, już je widzę dobrze. No. Ja nie wierzę. No. Udało się, dobrze. A teraz posłuchajmy Rafika. Jakieś wieści, Altairze? Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Masyafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem, czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. A więc dobrze, resztę przygód Altaira, jego pięknych przygód, jego wszystkiego, cel został zlikwidowany, tak? Musimy wrócić teraz do naszego mistrza Almualima. Resztę przygód już w następnym odcinku, a w następnym odcinku udamy się do Masyafu, a więc trzymajcie się, na razie, jeszcze tutaj szybko do Masyafu polecimy. Tylko właśnie nie wiem, czy będzie... Gdy Animus ostrzega, że obserwuje cię czujny strażnik, powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie. Właśnie nie wiem, czy będzie teraz rozmowa z Almualimem. Tak. Masz dla mnie jakieś wieści, Altairze? Garnier de na plus nie więc jeszcze żyje. To zobaczymy. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak... O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altairze, zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otrutą? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo.
Obietnica raju. Myślą, że to ogród, pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam, jak garnię swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju... Wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara. Super, mamy miecze i sandały. Co mamy? Dobrze, tutaj... A, noże do rzucania! Tak, super, nareszcie noże do rzucania, jakiś element chyba zbroi tutaj widzę na nadgarstku. Dobrze, ale... O, przepraszam. Ale już się przedłużył odcinek, że jest 30 minut, o 10 minut dłuższy odcineczek, tak, to była taka nagroda za wasze dobre sprawowanie. Za to, że nie było odcinków w środę, a więc tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dajcie subskrypcje, dajcie lajki, dajcie wszystko, polecajcie znajomym, udostępnijcie i oglądajcie mnie. No i oczywiście popierajcie Harry'ego Pottera, tak? Nie, no oczywiście żartuję, to jest Assassin's Creed, a jeżeli chcesz do nas dołączyć, do moich widzów, zasubskrybuj kanał, dołączysz do wiernej gwardii Arthasa, do zakonu Feniksa, do zakonu Asasynów, do zakonu Templariuszy, nie, tylko do zakonu Asasynów, ale dobre, bo już tutaj 30 minut, a więc trzymajcie się, na razie, cześć!